To był Jas Oporowski na rzece Ślęzy, a teraz jesteśmy na terenie osiedla Grabiszynek i tu strumień Grabiszynka wylał, proszę Państwa, troszeczkę, rozlał się szeroko, już troszeczkę wylewa, troszeczkę na terenie parku się rozlało. To jest taki bardzo mały strumień, dopływ Ślęzy, który zawsze płynie sobie w takim głębokim korycie, a dzisiaj się rozlał, proszę Państwa, na kilka metrów. No, tutaj troszeczkę woda wypływa właśnie z Grabiszynki i za jakiś czas może się tutaj zrobić taka duża kałuża. Nieraz się to zdarzało przy wysokich stanach wód rzeki Ślęzy poprzez Cofkę. No tutaj ten teren był zalany troszeczkę, ale myślę, że nie na długo. Na Grabiszynku wylała Grabiszynka. Proszę Państwa, to zwykle się tak dzieje tutaj. Jeżeli jest wysoki stan wody w Ślęzie, no to Grabiszynka się też podwyższa i tu wylewa na takie łące, boisko. Tu mamy Ślęza poniżej mostu na ulicy Solskiego. No dość szeroko rozlana. No tu jesteśmy powyżej Jazu Oporowskiego. Owszem, woda podniosła się od wczoraj, no ale jeszcze nie jest aż tak wysoko jak w 97 roku. No nic, jedziemy dalej. Proszę Państwa, rzeka Ślęza na wysokości Lasku Oporowskiego we Wrocławiu. No dosyć szeroko rozlana, ale nie są to jeszcze rekordy. Proszę Państwa, nie zauważyłem jeszcze żadnych podsionków pod wałami na terenie lasku. Ja jeszcze sobie tam zaraz zjadę z drugiej strony to sprawdzić, ale mogą zdarzyć się właśnie takie podsionki, co już miało miejsce wielokrotnie, już nie mówiąc o 97 roku, ale również w późniejszych latach. Jest to zjawisko tutaj co jakiś czas występujące. Natomiast Ślęza we Wrocławiu no tutaj raczej nie wyleje, szczególnie na tych osiedlach bardziej odległych od Odry. Mogą się zdarzyć jakieś cofki bliżej ujścia do Odry, no ale oby nie było takich sytuacji.
No tak jak przypuszczałem, nie ma żadnych podsionków pod wałami. Przynajmniej nie są one widoczne tak z drogi. Ale myślę sobie, że nie ma ich jeszcze i oby nie było. Stan wody jeszcze nie jest tak wysoko, żeby te podsionki miały występować. Poza tym wpływ na to ma też okres utrzymywania się tego wysokiego stanu wody. To może się zdarzyć, proszę Państwa, ale póki co nie ma. Jakby były, to by było je widać tutaj, a nie widać. No i oby nie było, bo to też źle wpływa na, proszę Państwa, na florę i faunę tutaj lasu. Tu rzeka Ślęza. Proszę Państwa, most kolejowy w rejonie ulicy Krzemienieckiej i Ostrowskiego. No woda wysoko. Tu jest most drogowy przed nami Ostrowskiego Krzemieniecka. No i woda rzeczywiście wysoko, poziom wysoki. Tutaj muchobór. No a tutaj most na Ślęzie między Racławicką a Aleją Piastów.